Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a otóż wami kolejny odcinek z gry Siriusam 3 BFI. Trzeci poziom podcięte skrzydła jest naszym kolejnym celem, także zaczynamy. This is Bravo Delta Niner. I have visual on Stone. Sam, too hot to pick you up here. See you at the extraction point. Roger that, Garrett. Alright, czyli Garrett musi nas odebrać. Na takim oto miejscu. W porządku, nie ma najmniejszego problemu. Musimy tam tylko dotrzeć. A naszą podróż będą nam przykryć oczywiście potwory, z którymi musimy sobie poradzić. Okej. Okay. Nie było trochę Siriusama na kanale, ja o tym doskonale wiem. Ale teraz czuję się lepiej, więc mam nadzieję, że do końca tego odcinka damy radę wysiedzieć. Także, żebyście nie zrozumieli mnie źle, ja nie zmuszam się ani nic. Bardzo lubię nagrywać i bardzo chcę nagrywać. Tylko wiecie, że czasami jak człowiek nie może, to człowiek nie może, no nie? Tego właśnie nie chciałem, cholera, nagrywać. Jak nie będę w 100% zdrowy, no nie? A przynajmniej zdrowy na tyle, żeby nagrywać. Ale teraz jest... No, szalej. Jest w miarę okej. Także jest dobrze. Oni tam mają karabin, jak słyszeliście właśnie, a my karabinu jeszcze nie mamy. I jest możliwość, żeby oni to nam dropnęli. Co by było naprawdę bardzo fajne. No dobrze, co my tutaj mamy? Karabinice do strzelby. Ja słyszałem, że to był karabin, a nie strzelba. No ale no nic. Poszukamy sobie oczywiście rzeczy. Tam coś mamy szalonego. To jest chyba karabin już, tak? Albo strzelba, jedno z dwóch. Bo tak, no tak. Strzelby normalnej byśmy jeszcze nie mieli. Przecież tą, którą mamy, to mamy z sekretu. Mielibyśmy dwójkę, to jest sekret. Nie mielibyśmy ani strzelby z dwójki. Wyobraźcie sobie, przez tyle poziomów. Albo ja coś pomijam. Wyminałem pancerz, w porządku. Dobra, to lecimy dalej tylko zielonego Jedigi. Zobaczymy. Nie pamiętam, czy na tym poziomie jest laser gun, czy na kolejnym. To jest zajebiście dobre pytanie. Które trzeba naprawdę rozkminić. No dobra, to jest strzelba, no tak mówiłem. Tu też w sumie nic szczególnego. W takim razie. O! Budziłem wszystko super. Siriusa zmienił w Call of Duty. Opla! Pięknie. I cisza, i za chwilę będzie walka z arachnoidem czerwonym, na którą się musimy przygotować mentalnie i amunicyjnie. Ogólnie. Bo jak wiecie, arachnoidy czerwone, szczególnie na takim etapie gry aktualnym, naszym, to nie jest najlepszy pomysł. Okej, chłop mnie zaskoczył trochę. To jest pancerz, którego i tak nie możemy zebrać. Dobra. Wiem, że sekretów pewnie pomijam strasznie dużo, ale tak mówiłem, na poprzednim poziomie ja nie zbieram sekretów wszystkich. Naprawdę nie staram się, no nie? No to nie możemy wejść, wow. Bo już grałem w Siriusa ma czwórkę, już pomyślałem o tym, no nie? Wiem, że późniejszy poziom to będzie do zebrania wyrzutnia kul. Tam, gdzie pierwszy raz spotykamy te małe arachnoidy. To tam będzie do zebrania właśnie wyrzutnia kul. Nie, nie ma opcji, to nie będę kombinował. I tam trzeba będzie niezły parkour uprawiać, żeby tam się na górę dostać. Ja szczęście pamiętam chyba mniej więcej jak tam się dostać. Także nie powinno nam to długo zająć, a jeżeli zajmie, to po prostu przyjdę i tyle. Lecę gnaję najpierw. Nie wiem, czy to jest cała liga, nie wiem, czy to w ogóle jest tutaj. Już mało pamiętam z tej gry i bardzo dobrze się, bardzo cieszę, że mało pamiętam z tej gry. Bo też będę mógł ją troszeczkę przeżyć na nowo. Zapytacie się pewnie, jak można przejść na nową grę, którą grałeś milion razy. A, widzicie, jednak się da. Ja się zapomniałem. Jak się grało to w jedynkę, w pierwszej stacie w jedynkę stacie i dwójkę, a trójkę się owijało. To tak jest. Czemu pomijałem trójkę? Nie mam się tego pojęcia. Totalnie. Zabij to przetłumaczenie. Nie wiem, czy dałem radę tego przetłumaczyć. Nie dam radę tego przetłumaczyć. No trudno. Czy coś na was grane jest? Z serduszkiem. Jestem ciekaw, bo wiecie, twórcy nigdy nie dają czegoś bez powodu, jakiegoś miejsca. Więc ja jestem zawsze ciekaw, co to wszystko może oznaczać i tak dalej, no nie? Ale pewnie się nigdy nie dowiem. No i nadchodzi Charlie, goddammit. Teraz każdy czerwony arachnoid to zamiast Charlie. O shit, to może rozwalić, to trzeba go rozwalić jak najszybciej. Wypadł, Charlie! Jezus! Au, 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 au. Stary! Jezus! Jeszcze gnaję lecę, nie teraz! Nie mam czasu! Samochodu nie rozwalam chyba.
te pociski. Dobra. Jeszcze jeden strzał. Dobra, leży. Możemy działać. No, dobranoc. Pięknie. Okej, okay. Myślałem, że będzie gorzej. Bez szczęścia nie było tak źle. Tu widziałem pancerzyki jeszcze. Pojedyncze. Nie wiem, czy tu się dostaniemy jakkolwiek. Mogę to rozwalić na przykład? O, nie mogę. O, proszę bardzo. Kto pomyślał? Zbite gwoździami. Nie dostanę się tam, w żadnym wypadku. Ale tutaj się dostanę. Cyk, pięknie. Ule, sekrecik odnaleziony. Holy shit, pierwszy na tym poziomie. Łe. Łe. No, dobranoc. Kolego. Trzeba było się wygrać? Okej, okay, no tutaj. Tu jest kolejny pancerz. Sekret odnaleziony po raz kolejny, what the fuck. Już dwa, spoko. No i tutaj jest pancerzyk. Mini sekret odnaleziony, co się dzieje? What the fuck. Okej, okay. Serious kapsela będzie na odcinku. Jeden z moich widzów, który mnie na Steamie dodał, proszę bardzo. Kto by pomyślał? Panowie. Wy to tam wiecie, mięsa matnie już. Chociaż w grupach jesteście niebezpieczni, to trzeba przyznać. Jak wystrzelicie wszyscy na raz, to mogę mieć problem. Udało się! Yeah, super! Ogólnie dopiero wstałem, także mój głos może być zły, ale... Zalądowo jest picie ze mną. To nie wie, o co chodzi i z moim regularnym piciem czegokolwiek. Zapraszam na streamy, zapraszam na playlisty, zapisy live'ów na kanale. Jak obejrzycie, to się dowiecie wszystko, o co chodzi. Nadmierne picie po prostu moje. No nic. Jestem osobą, która po prostu musi coś robić. Ja na przykład, nie wiem, siedzi, ogląda cokolwiek innego. Ja po prostu muszę, nie wiem, jeść, pić jakieś dziarzeczki, nie wiem, czy po prostu pić cały czas coś. Nie wiem, przynajmniej jestem nawodniony, nie? To jest plus. Tu można przeskoczyć i czy tu będzie... Tu będzie nic, chyba. Well, zrobili takie coś specjalnie, tylko kompletnie... O, no tak, to są te beczki. Ma test komputera. 53 FPS. Mi spadły, spoko. Kiedyś to kobiet spadał do 10. Także jest progres. Sekretne oskrzydlenie wykonane. Czy ja musiałem tam wejść z innej strony i tutaj wyjść dopiero? Ja to zrobiłem kompletnie w drugą stronę? To jest to możliwe, jak to nie znajduje sekret za sekretem i I'm okay with this. Wiem chyba, że na pierwszym poziomie można znaleźć klasyczne trampki Sirius sama, czego ja nie zrobiłem i trochę mnie to boli. Ale oh well. Hey, where are you going? Don't have a party without me. Kolejny Charlie do rozwalenia. Nie, chodziło mi ogólnie o niego. Nie sądziłem, że jeszcze jest poprzedni. No nic. Pojedziemy sobie i z tym. Tutaj chyba właśnie. Tu też jest sekret. Ja też bym go chciał zebrać, nie? Mimo wszystko. Piętro wyżej pójdziemy, zobaczymy co i jak. Więc tutaj do dziury wpadaj, bo tu mamy chyba wpaść nawet. Przeskoczymy sobie na drugą stronę. Tu sobie otworzymy. Nie możemy? Łe. No w sumie to miałoby to sens, no dobra. To w takim razie jak my to mamy zebrać? Nie, to z drugiej strony totalnie. Nie chcę to tej dziury wpaść, bo to będzie game'owe, jeśli chodzi o sekret. No tak, tędy, zdecydowanie. Hop! Sekret odnaleziony, kolejny, świetnie. Co się okaże, że odnajdę wszystkie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Czy będzie w końcu poziom, na którym odnajdę wszystkie sekrety? Będzie. Pierwszy poziom w... pierwszym staciu. Chyba każdy powinien odnaleźć każdy sekret. Chociaż jest napis, też bym chciał go rozszerzyć. O cholera, dobra. Nie chcę tego używać, a wiem, że to go załatwiło bardzo szybko. Uff, idę. Charlie! Uspokój się. Rozumiesz? A, shit! Nie wiem, czy to mu zadaje więcej obrażeń. Ja mi się wydawało, że byłem mały. Dlatego tak strzelam. Okej, okay, rozwalenie. Czy mogę to rozczytać? Mogę. O, się napiję. Żałujcie za grzechy, a będziecie zachowani ode złego. No proszę bardzo.
A jestem przerąbany, bo oni się chowają faktycznie jak żołnierze. To mi się zawsze tak bardzo podobało. Dobrze. Krótko z takimi. Nie wiem, czy to na to później będą wieżyczki z miliganów, czy na innym. To jest dobre pytanie. Minisekret odnaleziony, what the fuck. Nie pamiętam nawet tylu sekretów tutaj, ja po prostu chodzę i już eksploruję. What the fuck. Gdzie, co, gdzie, tutaj na lewo? Dobranoc panu. Jak on mnie po prostu słyszy za sobą? On mnie słyszy za sobą? Ten tak się skręci, to jest bardzo fajne. Się skręca trochę długo. Dobra. Na życie kolejne. Cyk, cyk, cyk. Łoś ty skrót, żeby go. Masz! O shit. Myślę, że dwóch zaraz jem na raz. Łe. Bardzo sobie mamy na reload. Okej, tu się może pogubić fest. Ukrainę. Pan przepędzi wszystkie diabły z kosmosu. Czyli to my? 2007 tu jeszcze pisze. Jeżeli ktoś to rozczyta, jeśli ktoś się przetłumaczy, byłbym wdzięczny. Jeżeli to jest na arabski. Bo ja osobiście nie znam. Bardzo chcę wiedzieć, co tam pisze. Pewnie nic. Chociaż znając Crow Team, na pewno coś pisze, skoro jest data nam podana. Więc wiecie. To jest Crow Team. Tego teamu nie można nigdy. Nie można nigdy. Zbrakło mi słowa. Nieważne, wiecie o co mi chodzi. Trzeba być go poważny, właśnie. O to mi chodziło. Okej, okay, armor kolejny, bo nam trochę zjechali ten armor już. Gdzie to jest, nie? Dajesz szukam lasergana. Lasergan jest za ścianą, gdzieś trzeba przeskoczyć. Ja to pamiętam, tylko problem polega na tym też, że nie pamiętam gdzie. Tu na pewno, nie? Nie, w tym miejscu na pewno nie, bo pamiętam, że próbowałem tutaj skakać, ale tutaj na pewno tego nie ma. O shit, o shit. Coś jednego się nie zabije, to jest lipa. What? Tu mi jeszcze goni jakiś. Gdzie ty chciałeś za ścianę uciec? Nie ma żadnej ucieczki przede mną. Spadaj, spadaj, spadaj. Kurna, trochę ich tu jest, powiem wam szczerze. Syk, kolejny. Precyzyjne strzały z strzelby. Muszą być wykonywane. Pyk, chodzimy teraz tutaj. I tu jest skarbień szturmowy ukryty, właśnie. Ja to pamiętałem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nice, dobra. Musimy teraz przejść dalej, jakimś sposobem. Nie mam pojęcia, jak sekretów zebrałem, mam nadzieję, że wszystkie do tej pory. Byłoby zajebiście. Nie powiem. Dobra, tutaj nie mamy nic do roboty, musimy iść dalej. Trzymam się lewej strony, bo po lewej stronie właśnie mniej więcej gdzieś tutaj laser gun, czy na tym poziomie, czy na poziomie następnym. Nie mam żadnego pojęcia. Pamiętam, że gdzieś jest. A tam jest już właśnie, tam jest już walka z bossem. I nie wiem, czy nie pominąłem właśnie lasergana. Zrobię jeszcze jeden tur szybki. Jeszcze jeden szybki tur. I będziemy iść dalej. Po prostu się poddam. Skoro mam lasergana, to nie będę kombinował. Po prostu miałbym więcej amunicji do niego. Wiecie, o co chodzi. A tak nie będę kombinował zbytnio. Dun. Bo jest przerąbany swoją drogą. Zobaczycie zresztą sami. To jest tutaj. Ten boss jest ciężki. Ludzie mogą myśleć, że on jest łatwy, ale. Oj. Ile on mi życia napsuł. W moim krótkim życiu. To nawet nie. Dobra, to chyba nie ten poziom. Nieważne, kontynuujmy. Jak coś mnie prowadzi w błąd, to będę pluł sobie w brodę. No ale trudno. A ty gdzie? A nie, to jeszcze nie ma, bo za tego, no to jest na korytarz. A, jestem głupi. Ale to jest chyba ten poziom z bossem, nie? Musi być. Musi być. Dobra, nie będę tutaj myślał, tylko trzeba zająć się jak klirem. Zwolenie, dokładnie to. Trzeba grom się zająć, o nie. Spośród wiodów jego Bóg naznaczył. To jego Bóg naznaczył, czyli oni gadają o mnie. Oni gadają na 100% o mnie, że ja pokonam potwory itp. itd. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lol. Lol, ważna rzecz. Chodźcie, karabiny. Lecie amunicję, będę szczęśliwy.
O, chłopaki, trochę was tu idzie. Nie będę się bawił tak, bez przesady. Nie trafiłem nikogo chyba, świetnie. No po kolei, panowie, po kolei. To też fajny widok, że mamy takich pojedynczych przeciwników i tak sobie klikamy i tak sobie ich rozwalamy. Potem pojawiają się coraz silniejsi, musimy o zacząć kombinować, wiecie o co chodzi. To jest fajny widok, nikt mi nie mówi inaczej. No, ładuj tą szczerbę, to jest ogólnie bardzo mała swoją drogą. Czy mi się, tylko mi się wydaje? To jest bardzo mała? Możliwe, że tylko mi. Ok, poczyszczone. Rozczytajmy to. Ci, których prowadzi pan, nie zgubią drogi. Nie wiem, czy sam religijny jest, szczerze. No ale cóż. Oho. Są nasi kościani przyjaciele. BOOM! Pięknie. I poleciał łańcuszek. Nie dostałem nim. Ojojoj. Pięte kleje. Ja też coś piszę. Karama Perfumes. A, pewnie chodzi o to, że tutaj sklep był. Czyli tam pewnie, gdzie była ta data 2007 też nie za wiele nam to dało. Chociaż nie wiem, w którym roku był wydany Serious Sam 2? Nie właśnie w 2007? W 2008? Albo 9, albo 10. Nie pamiętam, w którym był wydany. Kompletnie. O! Natomiast za familię tęskniłem. Ten was krzyk jest dalej niesamowity. I zawsze będzie. Dobra, chwila panowie, bo tutaj mam skórki do rozwalenia. Dobra, ohoho! Festiwal klikania. Fajne to w tym serii samie jest to, że jestem dym. I faktycznie ich nie widać aż tak dobrze. A oni się potem wyłaniają z tego dymu. I tak zajebiście wygląda. Musicie przyznać, to zajebiście wygląda. O, o. I to klasyczne w serii samie, cofka do tyłu. Bo sobie nie radzimy. Klasyczne. W każdym Siriusie będziemy się tak cofać. W pewnych momentach. Dobrze. Przeładujemy. I lecimy dalej. Piękne. Sirius sam ma w sobie to coś. To po prostu jest. To po prostu przyciąga człowieka. Siadamy, klikamy sobie potwory, relaksujemy się, gadamy sobie. Jest super. To jest zawsze coś dobrego. Always a good time. Nie potworków. Cyk, kolejnego. Cyk, narze. Pięknie, się tak rozwalają. Ten dźwięk jeszcze taki soczysty. To jest ogólnie albo rozwalanie melona, albo rozwalanie kurczaka. Taka ciekawostka. I tak właśnie robią dźwięki rozwalanych flaków. Uuu. Wow, ten clear. Jesus Christ. Uuu. Chodź, chodź. Tojo, tojo! Ole! Ole! Ała! O nie, to igrałeś. Ja chciałem się pobawić z tobą. Nie dałeś mi. Trudno. Mamy dwa napisy do rozszyfrowania. Był jakiś długi, nie będzie krótki. Ludzkość nigdy niczego nie osiąga. Dzieje się tylko wola Boża. No! Jak ktoś jest religijny, to się zgodzi. Jak najbardziej. Bez ściemy, czysty facet. Nieźle. Lore fajne jest w tej grze. Fajnie, że lore w tej grze jest przepowiedziane przez te napisy faktycznie, które trzeba znajdować. Czy ktoś może mi powiedzieć łaskawie, czy za tą kratką jest cokolwiek? Czy ta kratka po prostu tutaj jest? Bez powodu. Całe życie kminiłem, czy za tą kratką coś jest. Błagam, niech mi to ktoś powie w komentarzach. Błagam. Bo tego nie chcę szukać. Bo nic tutaj nie ma już, jak na moje. A nie, prawda? A mi chcę rozstrzelić. Co nie jest sekretem, to jest ciekawe. Dobra, teraz idziemy na walkę z bossem. Nie problemu. Teraz to poczyścimy. Jakoś się jeszcze rozejrzę, bo tutaj był fajny pokój jeden, nie wiem czy ktoś pamięta. Który też jest testem komputera. Nie wiem, czy Krotty zostawił to faktycznie, żeby komputery przetestować. Ja to zawsze tak odbijałem. Nie mam pojęcia w sumie, po co zostawili to tak szczerze. No ale słuchajcie, jeżeli zostawili, to musieli mieć powód, no nie? Nie wiem, czy to było dokładnie teraz. To jest pytanie.
Nie wiem, czy nie latam przypadkiem bez powodu żadnego. Zrobiłem kółko tylko. Dobra, za chwilę coś się znajdzie. Zrobiłem kółko niepotrzebnie tylko. No, bo chłopie. To nie mam tej amunicji już. O, siedzą i są w środku! Nie zauważyłem ich. Nie ciekawe jak miałem. Chyba amunicja full, pancerz full, życie full. Potworów też full. Ja się rozglądam za tym pokojem. Nie wiem, czy nie jest tam po lewej. No panowie, time out na chwilę. Muszę się rozejrzeć. Padaj. Nie, nie tutaj. Ale on gdzieś jest, chyba na którymś rogu, nie jestem pewny. O Jezu, o o. Tego się nie spodziewałem. Okej. Okej. Ogólnie oglądałem też filmik, jak działają, jak działa pojawianie się potworów w Siriusie. Tam na górze coś jest. I ogólnie działa to tak, że jak wchodzimy w jakąś strefę, to jest taka linia, przez którą przechodzimy i aktywują się spawnery potworów. I niektóre spawnery są od razu, rzucają jakąś tam ilość przeciwników, a niektóre po prostu respią progresywnie jakieś tam ilość przeciwników. Co ja uważam, że jest bardzo interesujące. I na przykład na niektórych poziomach, nieważne jakbyście się strali, nie zdobędziecie 100% wrogów. To jest po prostu niemożliwe, bo są te spawnery w grze. Wyglądają właśnie ilość potworów w Siriusie 1, Siriusie 2 i na bardzo małej ilości poziomów możecie faktycznie zrobić wszystkie kille. Tak szczerze. Tak to właśnie wygląda. Dobra, dude, daj mi tam wejść po ten sekret, błagam cię, bo przyjdzie boss i już nie będę miał możliwości. I pie. Nie pamiętam tylko jak się tu wchodziło, nie? O, już znalazłem sekret, ja to luz. Tu nie muszę nawet wchodzić. Chyba nie mogę. Tam sobie Clay lata, niech sobie lata. Ten pokój chciałem znaleźć. A, bo nie znajdę. Może później znajdę, nieważne. Skupmy się tutaj teraz na grze. Tu latają gnaje, latają już szkielety. Trzeba sobie radzić. Nie jest tak prosto i logicznie. Gdzie coś jeszcze jest? Jeżeli coś jest. Nie muszę tu mojej krzesła, to widzicie. Po co? Why? A tam się chowa, mam cię szukać? Masz przybiec do mnie, typie. A czemu idzie? My się zbagowali, czy jak? A ten się zbagował na pewno, okej. To jest armor jeszcze dla nas, jakbyśmy chcieli. Spoko. Z tego domku i tak nie będziemy wychodzić raczej. Chciałem ich szukać poważnie, bo się zbagowali. O mój Boże. Tu jest ktoś. Gdzieś. O tutaj. No. Jesus Christ. O, jest zapisywanie. Zaczynamy. Robię nas samolot. A, jednak nie. Powtórka ze zrywki. Ze szczelny helikopter. Lipa. Przebija się. Najlepszy wygląd biomechanoidów w historii Siriusa. Yes. Oh, aren't you adorable? Yeah. O kurde, on zadaje obrażeń. Właśnie o tym mówiłem. Skurczybyk. I on jeszcze bardzo często też, jakie też strzela. Kurda! Nie! Wypad stary. Jezus Maria, kurde. Wiem, mogę użyć lasergana, ale go jeszcze oszczędzam. Bo jestem głupi, ała! Życie, że... Ja pierdzielę. Mózg stanowi około 78,3 masy procent masy ciała biomechanoida, a i tak jest to twój głupszy od kalarucha. Okej, wiecie co? Nie ma rady. Nie ma rady moim zdaniem. Nie będziemy się męczyć. Jak on strzela, Boże Święty! Jezus! Dobra.
Nie będę się męczył. Sam, we lost contact with Garrett. What's your status? Extraction has failed. Repeat, extraction has failed. The bird is down. God damn it. Okay, secure the crash site and save the pilot. Way ahead of you. Roger that. Keep me posted. There we go. 8 na 17. Ło, to ja myślałem, że zbyłem wszystko. To się okazuje, że no połowę. Praktycznie, nawet nie połowę. Wow, okej. Okay. Kolejny poziom przed nami nazywa się Nie ma gdzie się ukryć. I będzie to związane z samolotem, który przed chwilą spadł. Także zobaczycie to w następnym odcinku. A jak na razie wracamy z filmami, wracamy tak jak było przed chwilą. Mam nadzieję, że będzie dobrze, mam nadzieję, że jest tak samo, mam nadzieję, że się zmieniłem. Mam nadzieję, że dalej tutaj ludzie na Siriusa na tym kanale czekają, także oczekujcie kolejnych filmów. Następny film to oczywiście Beyond Good and Evil na zmianę z Siriusa, będziemy lecieć. Zapraszam was do playlisty zapisy live'ów, gdzie graliśmy sobie Forze głównie, graliśmy sobie Siriusa ma 4 na poziomie Sirius. Zapraszam serdecznie. A jak na razie trzymajcie się moi drodzy, na razie, zapraszam was na kolejne odcinki z Siriusa ma 3. Trzymajcie się, pa pa.